Amerykanie będą szkolić ukraińskich pilotów z obsługi samolotów F-16. Do koalicji państw, które chcą dostarczyć maszyny do Kijowa, dołączyła Norwegia. Norwegia jest trzecim krajem po Holandii i Danii, które obiecały Ukrainie przekazanie myśliwców F-16. Decyzję w tej sprawie premier kraju ogłosił w Kijowie, gdzie spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. W oparciu o nasz dialog podjęliśmy decyzję o przekazaniu norweskich myśliwców F-16. Obecnie prowadzimy dyskusję na temat tego, kiedy i w jaki sposób. Medialne doniesienia wskazują, że Norwegia może przekazać Ukrainie od 5 do 10 samolotów. Na razie nie ma mowy, by swoje maszyny dostarczyli do Kijowa Amerykanie. Zamiast tego zapowiadają szkolenia, które ma poprowadzić czołowa jednostka Gwardii Narodowej. Departament Obrony ogłasza dzisiaj, że Stany Zjednoczone wkrótce rozpoczną szkolenie Ukraińców w zakresie latania i obsługi myśliwców F-16 w celu wsparcia międzynarodowych wysiłków na rzecz rozwoju i wzmocnienia długoterminowej obrony Ukrainy. Szkolenia dla ukraińskich pilotów rozpoczną się w październiku i zanim dotrą oni do bazy Gwardii Narodowej w Arizonie, będą musieli przejść szkolenia językowe w bazie lotniczej w Teksasie. Chociaż nie możemy obecnie podać liczby Ukraińców, którzy wezmą udział w tym szkoleniu, przewidujemy, że obejmie ono kilku pilotów i kilkudziesięciu konserwatorów. Część ukraińskich pilotów szkoli się i będzie się szkolić z obsługi F-16 w Danii i Holandii. Podstawowe szkolenie z myśliwców według Pentagonu trwa około 8 miesięcy.